Poczucie chaosu albo poczucie wzmożonej kreatywności. To są takie zjawiska, które mogą nam towarzyszyć w trakcie przedłużającej się izolacji spowodowanej pandemią. Jacek Mroczek, trener biznesu? Nie, trener biznesu, tak chyba mogę o tobie powiedzieć. Tak. Co tobie się przydarza w tym czasie? Jakich nowych rzeczy ty się uczysz w czasie przedłużającej się izolacji? Co nowego ci się wydarzyło? Zacząłbym od samego początku, że byłem w sytuacji lepszej, ponieważ prowadziłem szkolenia i prowadzę z tak zwanego zarządzania zmianą. I to, co nas dotknęło, jest klasyczną zmianą, można ją traktować w ujęciu psychologicznym i przechodzimy wszystkie jej etapy. Na początku, kiedy pojawiły się informacje o pandemii koronawirusa nadciągającej do Polski, myśmy te informacje wypierali, uważając, że to nie jest takie groźne, nic z tego nie będzie. Następnym etapem był sprzeciw przeciwko temu, co się dzieje. Nie zgadzam się, nie będę, nie robię, nie podoba mi się. A następnym z kolei etapem, co obserwuję w bardzo wielu firmach, był taki moment, on nastąpił na szczęście dosyć szybko, kiedy biznes zdał sobie sprawę z tego, że okej, mamy pandemię, nic na to nie poradzimy i trzeba działać, trzeba coś robić. Pytałaś, przepraszam, bo nie wrócę do pytania, co ja robię. Otóż po pierwsze pracuję. To jest bardzo ważne. Po drugie, ja zacząłem od tego, że ułożyłem sobie plan dnia i polecam to wszystkim, sugeruję zrobić coś takiego, szczególnie osobom, które nie mają w tej chwili nic zawodowego do robienia. Ułóżcie sobie Państwo bardzo wyraźny plan dnia, to znaczy napiszcie sobie wręcz na kartce, że o godzinie 9 najpóźniej wstaję z łóżka, o godzinie 9.15 najpóźniej dokonuję domowej toalety, potem sprzątam na przykład fragment mieszkania, który sobie wybiorę, robię śniadanie, jem. Chodzi o to, żeby stworzyć takie harmonogramy dnia. Nas najbardziej wybija z rytmu w tej chwili to, że najbardziej po kościach dostały nasze właśnie codzienne harmonogramy. Myśmy mieli takie harmonogramy, to było wstanie rano, pójście do pracy, wrócenie, zrobienie obiadu, albo zjedzenie go gdzieś na mieście, spotkanie ze znajomymi, jakieś inne aktywności. W tej chwili, kiedy tego nie mamy, musimy to czymś zastąpić, bo inaczej rzeczywiście możemy pogrążyć się w chaosie. Przynajmniej mnie się coś takiego przytrafiło parę dni temu. No takie poczucie, że właściwie no mielenia w powietrzu, mielenia na pusto, że właściwie nic sensownego się już nie dzieje, że właściwie to wszystko jest tak strasznie trudne dla mnie. Za cokolwiek bym się wzięła, to poczucie bez sensu. Czy to się przytrafia, czy to jest naturalne zjawisko? Tak, oczywiście, że tak. Jest to naturalne zjawisko i jest to naturalna reakcja obronna naszej psychy, może tak powiedzmy. Stoimy w obliczu pewnego wyzwania. No musimy zmienić utarte do tej pory cykle, harmonogramy, czy utarte szlaki, jakimi chodziliśmy od zawsze w zasadzie poprzez życie i musimy to zmienić na coś nowego. Boimy się tego i nic w tym dziwnego. Natomiast zwróćcie uwagę i Państwo, i Ty Małgorzata, na to, że w zasadzie nie zmieniło się za wiele. Zmienił się jeden kanał naszej komunikacji, czy też jeden kanał dystrybucji biznesu. Nie możemy spotykać się twarzą w twarz, nie możemy siedzieć w jednym miejscu i rozmawiać, reszta została. Stworzono nam zupełnie nowe możliwości i warto ich poszukać zwyczajnie. Choćby ta możliwość, którą mamy w tej chwili, że rozmawiamy sobie, wiem, że jesteś na drugim końcu miasta, ja na drugim, a spokojnie rozmawiamy tak, jakbym siedział obok ciebie w twoim własnym pięknym zresztą salonie. Powiedziałeś, pewna rutyna, stworzyć sobie pewien porządek dnia i tego się trzymać. Okej, ale czy są jakieś jeszcze inne sposoby na to, żeby uruchomić w sobie pomysły, żeby uruchomić siebie po prostu? Kiedyś przeczytałem bardzo mądre zdanie w podręczniku dla misjonarzy diecezji warszawskiej, gdzie napisane było, że aby być dobrym mówcą, aby dobrze przekazywać informacje ludziom, po pierwsze trzeba pokochać siebie. Ja myślę, że w tej sytuacji to zdanie z podręcznika misjonarzy powinien poznać każdy z nas. Po pierwsze trzeba zaakceptować siebie. Zrozumieć, że sytuacja, w jakiej jesteśmy, nie jest wynikiem naszego działania. My nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności. Ona po prostu jest. I nic z tym nie zrobimy, dopóki ostatnia osoba, która jest nosicielem wirusa, się po prostu nie wyleczy, tak będzie. W związku z tym, jeżeli już zaakceptujemy to tę prawdę, że nic od nas w tej chwili nie zależy i nie ponosimy odpowiedzialności za to, że siedzimy w domu, zacznijmy działać. Warto byłoby zrobić sobie na przykład takie krótkie review, wziąć kartkę papieru, dobrze jest pisać takie informacje, napisać sobie słowo jestem, a potem przez dzień czy przez dwa dopisywać tam kolejne przymiotniki. Kim jestem? My bardzo często nie znamy siebie, znamy jakąś swój wycinek osobowości, który jest nam potrzebny do realnego życia, ale w tej chwili tego właśnie realnego życia zabrakło. Trzeba byłoby wobec tego zobaczyć,
kim jesteśmy, co jeszcze potrafimy robić i tam poszukać wzmocnień. Po zrobieniu takiego review, napisania sobie owego jestem i zorientowania się, kim jestem, warto zastanowić się, no to jest to następny etap pracy, jak te wartości, które sobie wypisaliśmy, można byłoby przełożyć na konkretne działania. Dam bardzo prosty przykład. Bardzo wiele osób, które w tej chwili siedzi w domu, zupełnie nigdy się tym nie zajmowało. Nagle z internetu ściąga sobie zdjęcia, wymiary, wykroje, jeżeli tylko ma jakiekolwiek predyspozycje manualne, zaczyna szyć maseczki. I nagle okazuje się, że jest to zajęciem na cały dzień. Znam kilka takich osób, jedną z nich zresztą serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, która w tej chwili szyje maseczki od rana do wieczora, bo ją to zwyczajnie wciągnęło. Stało się to jej hobby. Istotne jest to, aby poszukać też w sobie takich rzeczy. Kiedyś mogliśmy je znajdować w inny sposób. Wystarczyło na jakiś moment oderwać się od rzeczywistości. Na przykład na wakacjach spróbować jakiegoś nowego sportu ekstremalnego, zobaczyć, czy nas to wciąga. Albo też banalnie i zwyczajnie pójść do escape roomu i nagle mogło się okazać, że jesteśmy znakomitymi kryptologami choćby, czego nigdy wcześniej o sobie nie wiedzieliśmy. Teraz trzeba zrobić to w warunkach domowych, ale sugeruję tak właśnie postąpić. To jest dobre, zwyczajnie zajmie nam trochę czasu. Co więcej, wyjdziemy z tej pandemii mocniejsi. Będziemy wiedzieli więcej o swoich mocnych stronach i będziemy wiedzieli więcej o swoich predyspozycjach. Czy jest jeszcze jakiś sposób na to, żeby się po prostu uaktywnić? Po pierwsze się uspokoić. Bardzo często działamy pod wpływem emocji, niestety negatywnych emocji. Bardzo często wydaje nam się, że bariera, jaką przed nami postawił współczesny świat i sytuacja, jest nie do pokonania. Jeżeli uspokoimy się i zdamy sobie sprawę z tego, że tak już jest i trzeba w tym wszystkim działać, możemy dopiero rozpocząć różne aktywności. Oczywiście lekarze będą polecać nam różnego rodzaju aktywności fizyczne, które rozładowują owe emocje. Zgadzam się z tym, jest to fantastyczna rzecz. Natomiast do tego warto również zadbać o swoją psychikę i po prostu zwyczajnie się z nią poukładać. Każda aktywność jest tutaj dobra, byleby była to działalność cykliczna, bylebyśmy ją wprowadzili sobie na stałe i stworzyli sobie coś w rodzaju układu, może nie dla współrzędnych, ale pewnego scenariusza na dzień działania. Bo inaczej rzeczywiście będziemy obserwować coś takiego, co też często słyszę od ludzi, z którymi pracuję. Wiesz co, gdyby nie rozmowa z tobą, to pewnie wstałbym o 13, praktycznie bym tylko obmył sobie twarz, chodził cały dzień w piżamie i tak chodził po domu do jakiejś 3-4 nad ranem, a potem wreszcie zasnął, bo te dni już nie mają sensu. To nieprawda. Każdy dzień ma swój sens, tylko należy go odnaleźć. Zacząłbym szukać w sobie.